Witam Was w mojej małej kuchni. Witam Was w mojej małej kuchni. Dzisiaj mam dla Was szybki pomysł na prezent, na przykład świąteczny, na Boże Narodzenie, jakbyście jeszcze nie mieli prezentów załatwionych. I to jest czekolada, ta łamaną czekolada i ozdabiać możecie czym chcecie. I oto ma tak dwa bloki, że tu wrzona tej czekolady takiej, to jest ten blok czekoladowy. Przeważnie się to do ciast używa, razem to będzie 400 gramów. I ta czekolada się pokroja na takie malutkie kawałeczki, noże się posieku. Im mniejsza czekolada, tym szybciej się roztopi. I jak ta czekolada się pokroimy, podzielimy to tak gdzieś na trzy części i dwie trzecie z tego damy do miski i to roztopimy. A jedna trzecia potem pójdzie później do tego i takiego się to tu do miski. Do innej miski się wleja gorącej wody zagotowanej, ale nie tak dużo i na to położa ta miska. Tyle wody wlać, żeby ta miska żeby tej wody nie dotykała. Chociaż jak będzie dotykać, ale to musicie trochę uważać, żeby nie była za gorąco zaś. I na tej parze wodnej się ta czekolada roztopi. Jak ta czekolada się już roztopi, całkiem dumy potem do tego ta reszta czekolady. To jest temperowanie czekolady. Chodzi o to, że ten blok czekoladowy trzeba temperować. I to jest ta metoda temperowania czekolady, żeby się potem nie zrobiła taką białą, taką szarą. No chyba wiecie, o co mi chodzi. Bo jak wystygnie, żeby potem nie były takie białe, szaru powłoka. Co słyszała w innych filmikach, na przykład taką czekoladę normalną, czekolada Milka na przykład, albo Alpia, albo te polskie wiedlowskie. Tego nie trzeba temperować, chociaż jeszcze nie próbowałam tego, ale ponoć tylko te bloki duże czekoladowe trzeba temperować, a te normalne nie. Ok, ta jedna część do tego wsypać i ściągnąć z tej wody, jak żeście widzieli na filmie, zagładała się tu. No tak długo mieszać, aż się rozpuści i jak się rozpuści, ta czekolada domy na blacha do pieczenia, koniecznie wyłożono papierem do pieczenia i rozprowadzimy gładko po tym papierze. Starajcie się, żeby nie było za cienko, bo to też nie będzie fajnie wyglądać, ale zaś tak aż nie za grubo, tak gdzieś 3-4 mm starczy. No, tu fajnie rozprowadzić na gładko, możecie taki tym, z taką szpachelką albo łyżką. Też widziałam, że babki robiły całe budki czekolady, koło siebie wstawiały do piekarnika, na blacha, do piekarnika dały na 60 stopni i tak czekały, aż się roztopi, ale nie próbowała. Ok, dekorować możecie czym chcecie, teraz macie oczywiście dużo posypek z ciasta, z ciasteczek kolorowych do tego. Ja tym miałam takie malutkie herbatniczki, to są te z Leibniz, takie dla dzieci, dla małych dzieci, potem takie kolorowe Smarties. No ta jakby Smarties, to wynalazła w EDC takie drażetki, możecie M&M zjąć, tu miała takie posypki, gwiazdki, potem wziąłem jeszcze inne takie różowe kulki świecące, srebrne i potem złote. No możecie też dać orzechy na to, możecie miski dać na to, byle co tam możecie dać, suche owoce, na przykład jak to tam lubi. Aha, ja tu miałam czekoladę mleczną, czyli ten blok mleczny. Możecie wziąć, jaki tam lubicie. No, to poczekać, aż to wystygnie. Ja tu dałam do sypialni. W sypialni okno są otwarte, jak zimno było, fajnie mi szybko wystygło, wyschnęło. I tak to wygląda całe. To jeszcze jest mokre, ale bardzo się to fajnie prezentuje. Fajnie kolorowo. No. I jak to już wystygło, tu i ja wrzuna nóż, znaczy ściąga to z tej blachy, wrzuna nóż i nożem to zaczął tak kroić, jakoś się bałach na pierwszy raz to łamać, ale potem to się samo w sobie łamało i nawet fajnie się to robiło. No. Co chciałam jeszcze powiedzieć? Aha, jak te ciasteczka, bardziej dowodna ta czekolada, to je tak bardziej trochę dociśnijcie, bo przy tym łamaniu one tak troszkę odskakiwały. Nie wszystkie, ale tam troszkę tych ozdób odskakiwało.
No, tu potem zaraz połomia. Potem jeszcze mi się to tak spodobało, że zrobiła też bioło, ale jak robiła ta bioło, to że nie nagrywa filmu, no bo zdjęcia pokazywa efekt taką bioło, ten blok czekoladowy też roztopiła i roztopiła się też jedna tabliczka gorzkiej czekolady i potem dała na to takie kropki i wykałaczką, a einfach takie ślaczki se robiła, to było zaraz zdjęcie, bo tu pokoza, jak to wygląda i też tak już trochę skromnie udekorowała, ale za to tam były ślaczki i bardzo mi się to podobało i muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo pyszne to jest. No, zapakować możecie albo tak, to woreczka takiego na ciastka, albo do słoiczka fajnego. No i tu jest ta białą, tu jeszcze jest fajną, mokro świecącą, widzicie, to już tak skromnie. No, bardzo mi się to podobało. Okej, to by był mój pomysł na wasze last minute prezenty. Myślę, że mu się podobało i do następnego razu. Cześć!